Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Gwoździk, a ze mną jest Michał. Hello! Nie Dominik. Właśnie ty szatanie. A jak będziesz chciał, to sobie możesz poczepać. Na serio mówię. Ej, drogą! Ale patrz. Ja drogą, co jak co, ale ja. Patrzcie no na wariota! Co on robi? Wariot, niczym Miki. Szoton jeden. Syn Szotona. Tak. A wiesz, że się ten? Tata się zastanawia nad kupnem jakieś 1200. Tylko nie wiecie, 16? Czy 20? Ale co? No za 914, nie, bo sprzedać. Twój daddy? Daddy, tak. Daddy, master. No opowiedz coś o tych nowych nabytkach. Aha, tak. Tutaj Michał będzie ciął pnie, a potem będę je napierdalał, kurwa, kutasem po buzi. Będzie je łączył. A ja będę sobie kastrował. Jezu. To ja mam kastrować, nie ty. No dobra, ja będę całe drzewo od... Ej, to pole w prawo czy w lewo? To pole w moją. Ty kutasie mały. I tam te przetwarzam. O kurwa. Kła, kła, kła. O kurwa mać. O dobra, wyjadę. Chujże. Wyjechałeś? O kurwa, nie wyjadę. Skąd? Ja wiedziałem, że tak będzie. Widzicie, nowy nabytek już się poszedł jebać. Dzięki. Razem z ciągnikiem. Ja pierdolę. Dominik ostatnio wyciągnął. To podasko zapomniało. Mam sprzedać, czy wyjedziesz? A nie masz może łańcucha? Nie stać mi na takie drogie rzeczy. Dobra. Wyjechałem. O nie, mu. To jesteś jakiś szatan. Kurwa, na wstecznym wszystko umiem. Ja stamtąd bizonem wyjechałem. Ale cicho, bo się wyda. A tu będzie miał moc? No powinno mieć. Kastrujemy. Nie wiem, czy tu chyba się opłaca przyjechać. Kurwa, jaki szatan. Ja nie wiedziałem, że ta maszyna tak działa. Bez kitu. Wiesz co ja zrobiłem? Ej. Co? Jakim ty traktorze jesteś? Noż kurwa, nie mogę. O, jest. Ten. Myślałem, że ten, to maszyna to będzie ciała sobie po kawałeczku, nie? I podjechałem tam blisko. No wpierdala całe, wiadomo. Ale to jest dobre. Ej, gdzie mam teraz jechać? Tutaj, na farmę. Kurwa, ja chyba minąłem już ten skręt. Kurwa, dał mi jakąś mapę, której w ogóle nie znam. Pierdolę. Zamknij oczy, drogi widzu. Kiedyś cię znajdę. Mam manualne podpinanie. Kurwa. Jak to działa? Musimy go znaleźć. Ej, kurwa, czemu tu przyczepa stoi? Aha, on tam jest, dobra. Bo jestem biedny. Chodź tu. Czemu tu wjechałeś pod? I tak. Zaraz mój życiorys poznasz. Tu jest piń. Pink? Pień. Pień, dobra. Tu, czekaj, jadę. Tu będą. O, tu jeszcze jest. Tu jeszcze jest. I tu jeszcze jest. I jeszcze to. I to trzeba będzie. Będę musiał wykosić. Idioto, kurwa. Ja nic nie widzę, a ty, kurwa, już gdzieś biegasz. No. Tu masz pień. Dobra, bo robota się musi robić, a nie. Ale jakie przyczepy macie na tym pegierze? Mini... co? Opuszcza serwer.
Wyjebało mnie. Jezus. To wbij. Na początku odcinka. Jaki początek to jest koniec? Tak? Nie, wypływał. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jestem najebany. Idę już. Ty już co? Idę już nic. Jesteśmy wolni. Ej ludzie, a co wy się kurwa w ogóle nie zgłaszacie do gry z widzami? Nie zgłaszają, to już tylko jakiś gwoździk pojebany, nie ma. Co? Aha, bo to Michał, aha. Teraz zachęcam was, Michał będzie grał z nami. Poznacie jego zachowanie przed odcinkiem. Że co kurwa? Czekaj chwilę. Ła, chyba wbijasz. Mam się bać? Wróciłem. Kurde, podjechałem przyczepami, a to wióry nie sypię na to? Jakieś chińskie? Mamy synchro, nie ma to jak synchro. Po co robić cięcia, u Michała szybko trwa. Naprawdę mówię. Zrobiłem coś, Jaziu. Sorry. Jesteśmy wolni. Nie mamy już nic. Nie, dowiedziałem. Jego piosenki. Nie, nie piosenki, tylko nut. Jego ulubione nut. Podadzą ci kurwa o prawa autorskie. Podadzą, nie zarobią na filmach. Żartowałem. Widzicie? Mogą mi dać jak ten, jak mam z kimś partnerstwo. Partnerstwo. Co? Co kurwa? Widzieliście jakiś fajny kombajn do ziemniaków? Nie? Nein. Oprócz tego jest jebanego Forschmita? Nic. A, ja mam tego Forschmita, ale niebieskiego. Z naklejką Anna. Jakbyś chciał, to mogę ci dać na miarę. Co kurwa? Ja mówię, że mam tego Forschmita, tylko z naklejką Anna. Ta na PGR, co nie? Ale wiesz jak fajnie. A ten jest fajny. Mogę go ci przemalować, ten co trzeba koło niego jechać ciągle. I dam ci zardzewiały edit. Żeby nie zardzewiały, będzie idealny. Na przyczepę mi wiór nie przyjmuje. Toki. Ważne, że szybko idzie. No pięknie. Nie no, kocham tą maszynkę. Tu w ogóle będziemy robić wielkie pulo. Normalnie taki świat nie widział. Następnym traktorem, jaki kupimy, będzie Ursus, nie? Z Mokrzyna, nie? Czemu, kurwa, nie mogłeś zrobić niespodziankę i... Bo lubię. Ale niespodzianką będzie mój traktor. Wydajesz coś? Cicho, bo się wyda. Wiesz, że sam to powiedziałeś. Aha, zajebiście. Ja no, będę wydawał maszynę. Taką fajną zrobiłem. Ale pewnie i tak będzie milion hejtów.
Moim hejtem number one będzie, czy kurwa mam modę orki. Przecząc warku z grabelka. Na pewno będzie miała orki. Ej, patrz. Najlepszy żart. Kurwa. Gracza LS-a. Czy ten puk ma modę orki? Aha. Fajne życie. Nie no. Ale nie. Najlepszy to jest to. Ludzi, którzy umieją medytować, nie? Pobiorę sobie tego moda, zmienię koła, wydam jak mój. Najlepszy ever. Taki jest świat LS. Brutalny, kurwa. Chujowy bym powiedział. Nie no, ogólnie to fajne teraz Ursusy, ten Pawelus, kto to robi? Pawlo. No, zajebiste on robi Ursusy. Nie? Nie znam się. Się sam pobiera i wszystkie Ursusy jego. Ta? No, te 1014. Ty, a gdzie mam to odstawić? Ten. Daj, odepnij gdzieś na farmie, bo ja tu biorę. I który puk mam wziąć? Który chcesz. Teraz... Trójkę, masz piątkę. A, wezmę tą przyczepę. Czekaj, bo jeszcze tu taki malutki kawalątek został. Bo ogólnie to nie te trzy pola łączymy, tylko to jeszcze wykoszone też będzie połączyć. Tu tą drogę też będziemy łączyć? Tak. I te rzepaku i pszenicy też będę wykoszał. Czyli zapowiada się długi sezon. Tak. Mówiłem ci coś wczoraj. To ja to zostawiam tutaj. Dobra, ja to wezmę. Jadę do skupu. Fajny ten ursusik. Co tam powiesz? I ten, a propos, Michałowi się... Mogę mówić? Się złamało krowa. Złamała się krowa, tak. Złamała się krowa. Nie, noga się złamała Michałowej krowy. Ja pierdolę. Proszę cię, nie pogrążaj się. To już jest. Aha, i sąsiad nam ukradł... O kurwa, to mam... O ja pierdolę. Zapomniałem o jednym polu. Jest sprasowane, ale... O dwóch polach zapomniałem. Zajebiście. Zatem... Sąsiad pożyczył, a potem mu ukradli i dzwonił do mnie. Może odnajdziemy. Będziemy je szukać całymi dniami. Ale co? No trzydziestki, nie? Jakie trzydziestki? No te, co nam zajebali. A, no. Tak szczerze mówiąc, nie mam wyjebany na te trzydziestki, bo to nie moja. To jest Dominika. Właśnie, to jest Dominika, niech sam sobie szuka. No właśnie. Ej, a ty nie miałeś wziąć tego gówna mi stąd? Już ci wybiorę. Bo chciałem ci tę PTS-kę odstawić. Ale zacząłem po dorywkę. Już ci biorę. Myślałem, tym gówni... Mądrzej staniesz. Jeśli ci... Jeśli mówiłeś w kontekście... Kurwa nie, ma... Nie, jestem tak zmuszony jak coś. Daj mi na zezwolenie na tworzenie pól. O, taka magia. Osobne sprzedaj maszyny, lepiej nie. Już masz. Ło. Tutaj Dominik wykosił trawę. Stwierdził, że nie ma kto.
Aha, i Michał mi zarzucił, że to jest ruski sezon. Tak, to jest ruski. Tak, to jest ruski sezon. Tak. Zgadzam się z tobą 100%. Większość maszyn ruskich. 2, 3, 4 Ursusy polskie i Areszta, Forschmitty i takie tam inne. Bizon BS to już jest bardziej pod New Hollanda. No dobra, bo to Bizon się sprzeda. Sprzeda, kurczę. Wiem, że Bizon się sprzedał. Jest jakiś pin? Nie? Ciekawe. Oraj pole na traktorę, hop, siup. Kurde, tak się przyzwyczaiłem do tych piątek obracanych, że muszę teraz orać tą trójką obracaną do dupy. Piątkę? Ja mam ten, tak do czwórek. Te czwórki moje są zajebiste. No. Te bo meta? No, to co mam grało. Na dniach może zobaczycie film. Taki mały jakiś, wiesz, jak to chodzi. Nagrałem coś takiego. Dzisiaj talerzowałem. Ładnie szło. Tylko zawsze talerzowałem 914. A teraz ten. A teraz John Deere'em. What the hardcore. Wiesz, 914 nie mam. No, szkoda takiej 914. Bardzo dobra maszyna, polecam. Za ile poszło? Nie wiem, dokładnie się muszę tady spytać. Około 25. Ona już była w stanie krytycznym. Kurwa, 25 za ciągnik w stanie krytycznym? Ty kurwa złotówki złamanej bym ci nie dał. Ale ludzie daj. Nie no, jeździł. Ważne, że grunt, że jeździ. Tak, grunt, że jeździ. Chyba po gruncie jeździ. A, dobrze. I co tam? Jak tam planujecie swoje jakieś nowe nabytki? Opryskiwacz, przyczepa. Przyczepa jakaś większa? Do 10-12 ton. Zarejestrowana, żeby można było nią jeździć na skup daleko w chuj. I ten, jaki wy macie najsilniejszy traktor? Farm Track. Aha. No to... Powinno... no to powinno iść. Jak moja 30 idzie z przyczepą 6-tonową. A, no to tak. Mój dzionek ostatnio ciągłem 14 ton. A ja teraz będę talerzował, okej? Co będziesz robił? Talerzował. Co? Całe pole? No. Jak coś to tu przyjeść na ziemniaki, trzeba stalerzować. A mogę skończyć już to, bo zacząłem. Mieliśmy tam orać, rozrzucę No to na ten stależowany się rozrzuci gnój, a potem zaora. O, będzie lepiej rosło. No. Będzie lżej orka szła. Czekaj. No. Ale to by śmiesznie wyglądało. Co nie? Zawsze kurwa zapominam super włączyć. Bo po co to komu? Tutaj jest las. Kurde fajne to. Halo, ktoś do mnie z tego numeru dzwonił. Kto? A. Ukazałaś!
No. Tylko ja ci teraz tego nie udowodnię, ponieważ usunąłem wszystkie moje wiadomości. Michał ma pierwą od dziewczyny. Aha. Ale usunąłem na wszelki wypadek. Dobra, kiedy najwyżej zapiszę go sobie teraz. Właśnie mam pierwą od dziewczyny. A, dobra, na razie. Ale zjebę dostałeś. Tak, a, to Nikola dzwoniła. Uj. Halo? Ktoś dzwonił z tego numeru? Cicho. Bo ona... A mogę... Nie, bo ja się boję, że ten kolega będzie to oglądał. Pamiętaj, zabezpieczaj się. Co? Zabezpieczaj się. Moja sąsiadka pracuje w sklepie, więc mi wszystko sprzeda. U was w sklepie sprzedają, u nas tylko w CPN. Aha. Kurde. Ej, a mogę, ale mogę to powiedzieć? Co? No ten. No to... No ty też tego nie wiesz. A to może ci lepiej powiem poza nagraniem. Nie no, powiedz. Ale chuj. Bo będę mówić, że wyrywacz lasek i taki tam inny. Ogólnie to obchodzi. Usuniemy komentarz. Dobra. Materiał cały usuniesz? Nie, komentarz. Komentarze. Też zakaz pisania komentarzy. Mogę tak zrobić. Mam taką magię. Co? Mogę zrobić taką magię. A, no to patrz. Bo ona spodziewała się, że jej chłopak z nim zerwie, co nie? Aha, myślałem, że dziecka, ja pierdolę. Dobra, mów dalej. To... Już się ciekawie zaczęło. No, ona spodziewała się, że jej chłopak z nią zerwie. Więc wkroczyłem do akcji. No dobra, nie wiem co zrobiłeś. No... Nie zamoczyłem. No. I ten, poszedłem... Co? Ciekawa historia. No, poszedłem z nią na spad. Czekaj. Aha, powiedziałeś... Pójdę sobą na spacer, ale poczekaj. Bo mi stanął. A, już chyba kojarzę twoją mitologię. Michał? Ej, musimy zakończyć już. Tak. No to by było na tyle w dzisiejszym ekspresie gameplayu i masz potem, jak będziesz, to masz dokończyć tą historię twoją. Okej? Okay? No, czyli zaraz, bo tylko byka muszę iść zgonić. No, bo skończyło się na tym, że ci stanął i byłeś nią na statku. Nie! Tak, dobra, no to trzymajcie się, na razie, cześć. No, Michał. Michał! Co? Bajo. Co, ja do no ja tylko na chwilę idę. No, ale zakończymy i nagramy następne. A no nara.